A oto Van Helsing. Pełna nazwa w tytule odcinka. Gierka, która zalega u mnie na Steamie od dłuższego czasu już. Dawno temu, jak kupowałem sobie Wiktora Wrana, to miałem taki dylemat. Kupić Wiktora Wrana czy Van Helsinga? Różne opinie były o tych grach, jedni mi doradzali właśnie Wiktora Wrana, inni Van Helsinga. W końcu wpadło na Wiktora Wrana, troszkę tam sobie w niego pograłem i zrobiłem następnie z niego serię. I o ile właśnie Wiktora Wrana, jak zaczynałem serię, to już znałem dosyć dobrze, to z Van Helsingiem nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, także całkowicie na ślepo. Ustawiłem sobie tutaj przed chwilą w opcjach dźwięki, mam nadzieję, że będzie w porządku, najwyżej coś tutaj jeszcze sobie porobimy, pomanipulujemy i w zaawansowanych opcjach graficznych pobrałem niby jakieś lepsze tekstury, bo to nie było na początku dostępne. Taka dyskietka tu była, kliknąłem, coś tam się zaczęło pobierać i teraz mamy tutaj takie niby lepsze tekstury, no zobaczymy jak to wyjdzie. No i chciałbym sobie tę gierkę obadać. No dobra. To co, stworzymy sobie tutaj pewnie jakąś postać. Obrońca. Bardzo odporny i ciężko opancerzony wojownik specjalizujący się w walce wręcz. Ten mistrz zapomnianej sztuki władania mieczem i tarczą potrafi zarówno zadawać potężne ciosy, jak i blokować lub odbijać ataki przeciwników. W jego repertuarze znajduje się też donośny okrzyk bojowy, inkaustowa teleportacja i przyzwanie żywiołów. Coś podobnego. Czyli taki pewnie tanker jakiś, tak? Łowca nagród. Zręczny łowca, wykorzystujący szeroką gamę zdolności do walki dystansowej. Ten ekspert w dziedzinie broni palnej i pozycji bojowych potrafi przyzywać mechaniczne automaty tropiące, aby odnaleźć i oznaczyć swoją ofiarę. W trudnych sytuacjach może także manipulować upływem czasu. Władca żywiołów. Wrażliwy na ataki, ale potężny czarodziej, który jest uzbrojony w różnorodne zaklęcia ofensywne i użytkowe. Jego zdolności władania żywiołami nie mają sobie równych, zarówno przy przyzywaniu niszczycielskich burz, magicznych istot czy śmiercionośnych barier, jak i przy atakowaniu przeciwników pociskami czystej energii. Umbralista. Czyli władca cieni, który wykorzystuje taktykę ukradkowego ataku i ucieczki. Ten mistrz walki dwoma magicznymi ostrzami potrafi zniknąć w inkauście, kształtować cienie zgodnie ze swą wolą, rzucać budzące grozę zaklęcia, przyzywać z mroku sojuszników oraz atakować kombinacjami bezlitosnych ataków. Co tu jest napisane? Flogistonowy inżynier? Jakiś taki zmechanizowany. Ekspert w dziedzinie dziwnej nauki, odziany w mechaniczny kombinezon i uzbrojony w broń krótkiego i średniego zasięgu oraz kilka rodzajów min. Ten brutalny żołnierz może przyzywać ataki artyleryjskie, wystrzeliwać salwę rakiet i bomb kasetowych, a także powstrzymywać napastników za pomocą miotacza ognia lub przenośnego pola siłowego. Konstruktor jeszcze jest... Czyli pomysłowy wynalazca, który w każdej chwili potrafi stworzyć szeroki wachlarz mechanicznych istot. Opanował on do perfekcji umiejętność utrzymywania przeciwników na dystans za pomocą wieżyczek, ornitopterów, eksplodujących ćwiartobotów oraz niezwykle wszechstronnej i śmiercionośnej platformy działowej. No fajne są tutaj te rzeczy, widzę. Ale już widzę, że jest dobrze spolszczone, także... Jest fajnie, nie? No, polska gra to chyba nie jest, nie? Więc jest dobrze spolszczone. Obrońca, łowca nagród, władca żywiołów, umbralista, flogistonowy, inżynier i konstruktor. Ja bym chciał takiego kogoś bardziej zmechanizowanego może. Bo ja w gierkach raczej tak rzadko takimi grałem. Jakiś taki, wiecie, robotopodobna istota, albo taka przywołująca te roboty. Ekspert w dziedzinie dziwnej nauki, albo ten wynalazca. Wieżyczki, ornitoptery, eksplodujące ćwiartoboty, brzmi dobrze. Dobra, weźmy go sobie, co? Konstruktora sobie weźmiemy. A, poziom trudności. No z tym jest zawsze problem, bo nie wiadomo czego się spodziewać po tej gierce. No nie no, niewymagający to chyba nie. Coś dla fanatyków gier action RPG, którzy są gotowi wejść w niebezpieczny świat Van Helsinga po raz pierwszy. No to niby ja.
trudny, zalecany dla weteranów gier. Przeciwnicy mają 60% więcej punktów życia i zadają 30% więcej obrażeń. Złota więcej się dostaje, trochę więcej expa, tak? Co to są punkty losu? Nie wiem. No ale dobra, niech będzie ten trudny. Mam nadzieję, że tutaj nic strasznego się nie będzie działo tak bardzo. No niech będzie. Nazwa... Proc? Może być? Czy za krótka będzie? Przeszło? O, dzień dobry. Trudność trudny, konstruktor, poziom pierwszy, proc. Mapa przygód, to co, jakieś endgame'owe rzeczy, czy o co chodzi? Tryb wieloosobowy, nope, ja jestem w trybie offline, także tutaj... Zaznaczy tak, to sobie trochę klikałem tutaj na początku, nie wiem co to jest. Jakieś takie dziwne wskaźniki. Nie wiem, zostawię tak jak było. Nie wiem co to jest, nie ma żadnego opisu, nic. No to nie wiem, chyba fabułkę zrobię, co? Główny wątek. Zobaczymy, czy gierka jest klimatyczna. A mechanika to tam osobno. Będziemy ją poznawać. No dobra, główny wątek. Aha. Wszystko zaczęło się od prośby o pomoc, od listu z Borgowi zaadresowanego do Val Helsinga, słynnego zabójcy potworów. Mojego ojca. On nie zajmuje się już takimi sprawami, ale ja też jestem łowcą. Dlatego wyruszyłem w podróż z Lady, moją niezwykłą towarzyszką, Lady Katarina. Jestem ekspertem w dziedzinie zjawisk nadprzyrodzonych. Przyciągają mnie. Bywa, że sprawy wymykają się spod kontroli i musimy wyjeżdżać w pośpiechu. Czasami to przez Katarinę. Bywa impulsywna. Ale zawsze pomaga mi wyjść cało z opresji. Tak się też składa, że jest duchem. Mój ojciec uratował ją z Borgowi i zaprzysiągł do służby naszej rodzinie. Katarina często na to narzeka, ale chyba naprawdę lubi emocjonujące przygody. Jest urocza, lecz potrafi też pokazać swą mroczną stronę. I bardzo dobrze, bywa przydatna, gdy jestem w opałach. Z biegiem czasu nauczyliśmy się współpracować. A pewnego zimnego, deszczowego dnia w Wenecji staliśmy się zespołem. Ostatnią część podróży odbyliśmy drogą morską. Nie licząc Krakena, piratów i burz, rejs przebiegł dość spokojnie. Miałem czas zastanowić się nad misją. Niegdyś Borgowia była mrocznym miejscem zamieszkałym przez potwory. Dawno temu mój ojciec pokonał nieśmiertelnych królów. Zaprowadził pokój i powierzył tę ziemię oświeconym mężom. Co mogło się tam wydarzyć? Co mogło przerażać bardziej niż rządy potworów? Im bliżej Borgowi byliśmy, tym dziwniejsze docierały do nas plotki. Kraina za górami grzmotogłowymi była spowita tajemnicą. Gdy nasza karoca zbliżała się do przełęczy, zacząłem mieć złe przeczucie. Dlatego dźwięk eksplozji nie był dla mnie specjalnym zaskoczeniem. Przygoda dopiero się rozpoczęła. No to jest dobre spolszczenie, to już widzę. Jest naprawdę fajnie się to czyta. Nie są za długie te teksty, bo czasem, wiecie, ktoś tłumaczy to z prostego, krótkiego zdania angielskiego, żeby zachować sens i tak dalej. To potrafi takie rozwlekłe teksty robić, że tego nie idzie czytać. No tu jest w porządku. No i co? Coś tu wciskać? Czy coś się robi? Coś się ładuje, nie? Jedyne wejście i wyjście z Borgowi prowadzi przez... zdradzieckie. Ejku, ta czcionka to tak trochę średnio, no ale dobra, mniejsza z tym. O, panie. Katarino, może byś mi trochę pomogła. Będą sobie tak gadać, a to trzeba się będzie skupić tutaj. To tak witają tu przyjaznych? Tak, coś nie tak? To odwiedziny i odwieczny i uświęcony zwyczaj. Dobra, spokojnie, muszę się tutaj... wczytać w to wszystko fajnie. I przede wszystkim... Dobra, trzeba poznać mechanikę, więc samouczek niech sobie będzie, nie? Także żaden koniec. Lewy przycisk myszy poruszasz... No, coś podobnego i atakujesz wrogów. Fajnie. Co to w ogóle tu jest? A tu jest ta Katarina, tak? Ona jest niby duchem, z tego co powiedział. Tu mamy jakieś dziwne... A nie, to tutaj po prostu sobie tak sobie lewituję. Myślałem, że to będzie ze mną chodzić. Dobra, o co tu chodzi, co się tu dzieje? Po kolei, wyzwania. Nie chcę się włączyć. Może jeszcze nie są aktywne. Ekwipunek.
Ekwipunek, dobra, tu jakieś trofea będą. Nakrycie głowy, pula zdrowia, świetnie. Wyposażono w miotacz. Obrażenia i czas regeneracji. Jakiś rodzaj cooldownu możliwe. Możemy z tego strzelać? Możemy. Chwilka, pokażcie mi, jak to działa. Aha, dobra, to ma opóźnienie, widzę. To ma opóźnienie. Czas regeneracji 2,76 sekund. Taki jakby cooldown, dobra. Rozumiem. I czas regeneracji minus 8%, jak to mamy. Są rękawice, dają obronę, odporność na żywioły, jest jakiś laminowany kombinezon roboczy. Aha, zwiększa życie sług, bo my te różne roboty będziemy pewnie tworzyć, takie dziwne rzeczy, o których była mowa tam w opisie. To może to im zwiększa przeżywalność. Tu jest plecak. Obrażenia broni zwiększa o 26%, jest amulet nawet, premię do many daje, pierścionki, wszystkie cechy, drugi pierścionek też wszystkie cechy, pas, wszystkie odporności, buty, odporność na trucizny, obrona. Dobra, mamy pasek, mamy plecak, tu jakieś eliksiry będą też, rozumiem, optymalizuje rozmieszczenie w ekwipunku, czyli jakiś rodzaj sortowania, dobra, taki pierwszy rzut oka na ekwipunek to był karta postaci. Wykorzystuj punkty zdolności, klikając plusik. Aha, no teraz nie mamy żadnego plusika, bo pewnie level musimy zdobyć. Patrzcie, mamy mechaniczna walka. Ta zdolność określa skuteczność wykorzystywanego w walce ekwipunku. Zwiększa ona liczbę punktów życia i zadawane obrażenia. Aha, czyli defensywne i ofensywne. Rozumiem, ile mamy życia w ogóle? Jest tutaj gdzieś 259. A to daje plus 30. No, to nawet sympatyczny procent na początku. A tutaj mamy dalej synergię z maszynami. Ta zdolność określa kontrolę nad istotami mechanicznymi. Zwiększa ona obrażenia zadawane przez mechaniczne sługi i maksymalny poziom furii postaci. Da fuk? Dziwna nauka. Umiejętności konstruktorskie, tak? Wpływa na nie. Zwiększa maksymalny poziom many i maksymalną ilość punktów życia sług. Czyli tutaj mana i życie sług, tutaj obrażenia sług i furia, a tutaj nasze obrażenia i nasze zdrowie. Rozumiem, tu jest zdrowie, mana, furia. Furia zużywa się do wzmocnienia umiejętności, a gromadzi niszcząc potwory. To tak jak w Diablo 3, barbarzyńca powiedzmy, nie? Okay. To jest to żółte, furia? Tak, to jest to żółte. Czyli mamy życie, furię i manę. Rozumiem, a co tu jest jeszcze? Obrona. Czyli pancerz, tak? Pancerz określa procent, o który zostają pomniejszone wszystkie otrzymywane obrażenia. Aha, wszystko jedno z jakiego źródła, to im lepszy pancerz, tym mniej tych obrażeń otrzymujemy. Granat z kolczatkami, jakiś tutaj mamy. 2-4 obrażeń fizycznych. Aha, to jest 30% obrażeń broni. Czyli obrażenia broni stanowią jakby taką bazę i 30% z obrażeń broni to są obrażenia tej naszej zdolności. 6-10, tak, tutaj. I 30% z tego wychodzi 2-4. No, zaokrąglają jak zaokrąglają. Pewnie jeszcze jakieś inne rzeczy mają na to wpływ, ale niech będzie. Co to jest? Zmniejsza obrażenia otrzymywane od ataków fizycznych, czyli taki pancerz fizyczny, tak? Tutaj odporność na trucizny i na żywioły, ale obrona wpływa na wszystko. Dobra, rozumiem. Szczegółów dużo czy niedużo, bo nie wiem, czy to przeglądać. Chyba niedużo, mogę zerknąć. Aha, to jest taki rodzaj cooldowna, tak? Tutaj, aha, tu jest do zaklęcia ofensywnego. A nie, to jest minimalny czas, jaki musi upłynąć, a tutaj tak jakby cooldown możemy zmniejszać. Dobra, dobra. Są krytyki, obrażenia krytyczne, szybkość ataku, wiadomo. Obrażenia od ataku głównego, szybkość ataku dodatkowego, drugorzędnego, tutaj obrażenia, uniki, odbicia jakieś, odporność, aha, to są na kontrolę tłumu pewnie, o to chodzi, redukcja obrażeń, kradzież życia, punkty życia za trafienie, za zabicie, regeneracja, mana, regeneracja many, szybkość ruchu, złoto, znajdowanie przedmiotów, no to takie typowe dla tego typu gier.
Aha, i to są takie statystyki typu zabite potwory i tak dalej. To sobie kiedyś to obejrzymy, na razie to nas mnie interesuje. No dobra. Coś tu jeszcze ważnego? Ekwipunek, karta postaci, umiejętności. Aha, to pewnie jak poziom zdobędę. Specjalizacje klasowe. Każda klasa cechuje się wyjątkowymi premiami, specjalizacjami. Aby je wyświetlić, należy otworzyć okno K. Gdzie to tu? Konstruktor, to ja. Zbuduj swoje własne koszmary. Platforma strzelnicza. Oprócz Katariny oprócz Katariny, przecinek, postaci pomaga także napędzany dziwną nauką mechaniczny towarzysz wyposażony w arsenał działek. A to chyba to jest. Ale to nie chodzi ze mną? Może jakbym się odsunął? A nie, to tutaj się przemieszcza. Dobra, to jest to. Rozumiem. Umiejętności, aury jakieś tutaj są. No dobra, może jak zdobędę poziom i będę mógł tutaj coś rozdać, to sobie popatrzę. Na razie dobra. Mam jakieś aury, jakieś umiejętności, fajnie. Co tu jeszcze jest? Atuty. Atuty. Dostępne atuty. Wytrzymały jestem. Twoje ciało osiągnęło naturalną odporność na trucizny, obrażenia fizyczne i mistyczne moce. 10 do wszystkich odporności. No fajnie. Zaklinasz duchów. Przyciągasz do siebie istoty bezcielesne. A to może dlatego ta Katarina tu jest? Bezcielesne. Twoja dusza jest dla... Dobra, to jednak pospieszyłem się z tym dobrym tłumaczeniem. Twoja dusza jest dla mocnym punktem zaczepienia w świecie żywych dla Katariny, która dużo szybciej wychodzi z osłabienia. A nie, to ona może zawsze chodzi ze wszystkimi postaciami, ale tutaj ma jakiś bonus. Jak zostanie osłabiona, to szybciej z tego osłabienia wyjdzie przy naszej postaci, tak? Skrócony czas odrodzenia się Kataliny i regeneracja punktów życia dla Kataliny zwiększona. No rozumiem. Precyzja. Dobrze wiesz, jak uderzyć, by zabolało najbardziej i nie boisz się korzystać z tej wiedzy. Pierwszy atak na każdego wroga ma 5% szansy na zadanie krytycznych obrażeń. Kolekcjoner. Czytaliście kolekcjonera kości? Nauczyłeś się właściwie przechowywać swój ekwipunek, dzięki czemu możesz nosić dwa razy więcej przedmiotów. Twój bohater otrzymuje kolejną stronę ekwipunku. No dobra. Biada każdemu przeciwnikowi, gdy wpadniesz w szał. 10% obrażeń przy maksymalnej furii. A patrzcie, ta furia mi spada tutaj. Ale no dobra, rozumiem. Będzie maksymalna furia. Tu mamy bonus do obrażeń. Wyuczone atuty. Aha. Dostępne, wyuczone to są dostępne. No dobra, i to jakaś reputacja będzie tu na to wpływać. Atuty. Chwała, na razie nie mogę tego użyć. Mapa, tu się pojawiła, dobra, to wyłączę. Osiągnięcia jakieś będą, okej. Dziennik, może się czasem przyda. O, tu mamy jakąś misję. Główne zadanie, aktywne. Najprostsza droga do Borgowi prowadzi przez stary most nad głęboką przepaścią. Jesteśmy prawie na miejscu. Przejdź przez most i dostań się do miasta. Honorarium 450 expa dostaniemy. Poza tym, co tutaj? Aha, jakieś... A tutaj jakieś... A to może sobie poczytam to poza nagrywaniem, żeby coś wiedzieć. Jakieś takie... Pomoce tu są. Prometeus. To fuk? Abraham Van Helsing. Ten człowiek jest legendą, a legendy zwykle rzucają długie cienie. Ojciec młodego Van Helsinga i legendarny łowca potworów, który poświęcił się walce z nadnaturalnymi zagrożeniami wszelkiej maści. Spędził w tajemniczej krainie Borgowi wiele długich lat, walcząc z mrocznymi rządami potworów, które trzymały królestwo w wiecznym mroku, a jego mieszkańców w jarzmie niewolnictwa. Ostatecznie łowca sprzymierzył się z grupką młodych, błyskotliwych naukowców, którzy skonstruowali pierwsze dziwne maszyny, by wspólnymi siłami pokonać wampirzych władców. Van Helsing sporządził pakt między śmiertelnikami i potworami, a następnie pozostawił kraj w rękach swych uzdolnionych sojuszników, naukowców, którzy mieli zaprowadzić w Borgowi nową erę oświecenia. A widzicie? Van Helsing. Tajemniczy nieznajomy, wybitny łowca potworów? To chyba on.
Van Helsing jest synem najsłynniejszego łowcy potworów na świecie, a sam także może pochwalić się niezgorszymi talentami łowieckimi. Jest ekspertem w dziedzinie zjawisk nadnaturalnych i rozwiązał wiele dziwnych przypadków w zachodniej części kontynentu. Jednak jego najbardziej niezwykła przygoda rozpoczęła się, gdy dziwnym zrządzeniem losu trafił do spowitego ciemnością Królestwa Borgowi, gdzie jego ojciec dawno temu pokonał władców wampirów. Wszystko zaczęło się od listu wysłanego przez gnębione potwory, którym groziło niebezpieczeństwo straszniejsze niż one same. Van Helsing zajął się tą sprawą i wyruszył do Borgowi, by walczyć z koszmarami nauki stworzonymi przez profesora Fulmigatiego, szalonego naukowca, który chciał zaprowadzić w krainie nową erę oświecenia. O, ta Lady Katarina, może coś o niej? Nie, tylko jej nie rozgniewaj, błagam, towarzyszka. Lady Katarina jest nieodłączną towarzyszką Van Helsinga. Ta inteligentna i piękna dama o ciętym języku pochodzi ze szlachetnego borgowijskiego rodu, a do tego jest duchem. Umarła młodo, około 100 lat temu, z przyczyn, które woli zachować dla siebie, co czyni ją także jednym z najmłodszych duchów wśród upiornej arystokracji borgowy. Jednak Lady Katarina nie spędziła wiele czasu w kraju. Jej dusza została schwytana przez Van Helsinga seniora, który zmusił ją do posłuszeństwa i wspierania rodziny Van Helsingów w jej licznych eskapadach. Co prawda Katarina często narzeka na konieczność służby, jednak lubi dreszczyk emocji związany z przygodami. To urocza istota, ale czasami wychodzi na jaw jej mroczna strona. Katarina zamienia się wtedy w przerażającego i mściwego ducha. No tak będzie pewnie, no. Borgowia, Inkaust. O, tam było coś o tych Inkaustach, jak czytaliśmy o klasach, nie? Inkaust, królestwo możliwości. W ten sposób można przenieść się poza ten świat i pojawić się w innym miejscu. Nosi to nazwę przeprawy przez Inkaust. Inkaust jest mroczną, twórczą materią marzeń sennych, która bulgoce pod materialną powłoką tego świata. Legendy mówią, że u zarania dziejów opisano za jego pomocą cały świat, powołując go do życia. W zachodniej części kontynentu Inkaust jest uważany za mit, ale w Borgowi stanowi on rzeczywistość. Kraina ta jest jedynym miejscem, w którym przelewa się on przez pęknięcia w materialnym świecie. Towarzystwo Flogistonu. Ziszczają się szaleńcze marzenia. Pełno tu wirujących, iskrzących, warkoczących i w większości zabójczych urządzeń, które powstały w umysłach szalonych naukowców. Błyskotliwi naukowcy, którzy zapewnili wsparcie Van Helsingowi seniorowi podczas walki z mroczną tyranią książąt wampirów. Po wyzwoleniu Borgowy założyli Towarzystwo Flogistonu, znane także jako Czcigodne Stowarzyszenie Naukowców o Umysłach Ścisłych, poświęcone odkrywaniu nieznanego. Grupa miała stanowić pole do wymiany doświadczeń i wyników badań w celu zapoczątkowania nowej ery nauki w całej krainie. No dobra. Takie wstępne informacje. Dziennik menu. Okej. Okay. Dobra, powiedzcie mi, co się tutaj dzieje. Mamy jakieś miksturki, many, rozumiem, co to jest? Przyciskiem ustaw combo tworzysz i zapisujesz specjalne kombinacje dopalaczy. I spacją się coś aktywuje, tak? Ale to na razie chyba nie ma co tutaj kombinować, bo chyba nie mamy możliwości za dużo. Ale będą jakieś kombosy do zrobienia. Skrzynia ze skarbem, uwaga. Moje pierwsze złoto, 114 złote. Kuń, ciało. Dobra, a to? A to jest ta platforma działowa, patrzcie. Ma punkty życia 876, co tu jest też napisane. Obrażenia w walce wręcz 7 do 12 DPH, czyli damage per hour? Chyba nie, per hit pewnie, nie? No to nie DPS-y, tylko takie typowe obrażenia, po prostu przy hicie. Damage per hour. Ja dobra, już jestem spokojny. I działo jedno DPH jakieś, tak? Jak w to kliknę, o, to się zwija wtedy, patrzcie na to. To się zwija i co, to wtedy nie strzela pewnie? To chyba lepiej mieć cały czas rozwinięte, czy nie?
Dobra, tu mamy jakąś mapkę na górze. Wy nie widzicie, bo jest kamerka, ale nie musicie widzieć. Przynajmniej na razie. Później może przełożę gdzieś tę kamerkę. Jakbym sobie tu włączył tę małą. A, niech będzie ta na górze. Chcę strzelać w nich. Joko jazda. Czyli mamy ten wyższy poziom trudności. To ta Katarina tu walczy, a jeszcze ją muszę obejrzeć sobie dokładniej. Miotacz galwanizowany poleciał. Aha, bo tu jest to nowy przedmiot. To zaraz, zaraz. Czyli tu jest to opóźnienie w tej broni. Nie można sobie tak tym strzelać cały czas. O, widzę, że jak nie trafimy bezpośrednio... O, to się gdzieś tam odbija. A i później dopiero strzela. Jok, ja go zastrzeliłem. Dobra, atakujemy ostro. Czyli to ta moja platforma działowa strzela. Katarina walczy. Ja tutaj też mogę coś strzelać. Altem coś się podświetla, nie wiem, bo nic nie leży. A jeszcze tę Katarinę mi pokażcie. Ona też ma miksturkę. Ciekawe, czy ona sama jej używa. O, tu coś jest. Twoja towarzyszka wypije miksturę leczenia, jeżeli jej życie spadnie poniżej 30% puli punktów życia. Chyba, że przed chwilą wypiła już miksturę. Aha, czyli miksturka ma cooldown. A, to można przesuwać tu. Dobra, zostawimy na razie, niech będzie to 30%, tak jak sugerują, później się zobaczy. Towarzyszka atakuje wrogów w zwarciu, atakuje wrogów z dystansu, albo, co to jest? Podczas walki towarzyszka przybiera postać duchową, dając bohaterowi dodatkowe 10% odporności na obrażenia fizyczne. Uwaga, w postaci duchowej nie może ona walczyć ani być atakowaną. Aha, czyli taki tryb defensywny dla naszej postaci. Niech walczy w zwarciu na razie. Nie wiem, czy to ma jakieś... Niby na odległość jest bezpieczniej, ale... Lady Katarina... A tu... O, ona ma sprzęt. Patrzcie, normalnie jak w Diablo 2 i 3. Co ona ma? Znamie upiorów. Okej. Pazur upiorów, czyli takie jednoręczne jakieś różne ma rzeczy. Płaszcz upiorów, odporność fizyczna. Miejsce na biżuterię. Ona może nosić nam sprzęt, zauważcie. Zachowanie. Możemy ustalać. Walka na dystans, wręcz duch, czyli to, co widzieliśmy tam z boku. Zachowanie, obrona. Szarża, przetrwanie. Ale to na razie nie będziemy tego badać. To trzeba bardziej zauważyć, o co tu będzie chodziło w tej grze. Też jakieś punkty jej tu będziemy rozdawać do ciała, kinezy albo eteryczności. Ale to na razie nie. Na razie tutaj nie patrzę, żeby mi się w głowie nie mieszało. Dobra, to niech ona sobie z nami chodzi tutaj. Idziemy dalej. Aha, no i muszę zobaczyć, coś tu wypadło. Prawy przycisk myszy. Dobra, dobra. A, jest porównywanie. No, obrażenia takie same, ale czas regeneracji lepszy. A ciekawe, czy to będzie od razu widać. Patrzcie, 2,76 sekund. 2,58 sekund. Mogę częściej strzelać teraz. Ale jazda. Ale jazda. Ale będę grał w Van Helsinga. Tam jest skrzynka z unikatem na pewno, widzicie ją? I stara skrzynka, jeszcze z lepszym unikatem, takim starszym, bo to stara skrzynka. Oho, coś się dzieje. O, panie, tutaj chyba nie przejdziemy. O, rany, to było głupie. Nie jestem pod wrażeniem. Mają wyczucie dramaturgii. Ja jestem. Zawsze możemy przelecieć nad rozpadliną, to prawdy. No tak, czasami zapominam, ile w tobie człowieka. Powinniśmy pójść tamtą ścieżką. Wiecie co, te dialogi mógłbym troszeczkę głośniej chyba zrobić, co? Opcje. Dźwięk. Odgłosy walki na razie zostawię tak jak były, ale dialogi... Co? Aha, bo to był... Myślałem, że mamy pełen ekwipunek, a to był test głośności. Dobra. Skrzynka ze skarbem, uwaga. Złoto. Aha, tutaj strzelił w tę skrzynkę. Coś tam było. Dobra, w niektóre skrzynki się strzela. Ciekawe, czy jakieś sekrety tu są, czy muszę tu... A co to jest? Markowna Borgowa. Przeszukamy zwłoki, może coś znajdziemy ciekawego. Aha, tu jest ten most, pewnie co go wysadzono. No to tędy nie przejdziemy. Ciekawe, czy alt działa, bo to taki mam odruch. Czekajcie, tu wyrzucę. Nie, to jest cały czas podświetlone, chyba że zaraz zniknie ten napis. Dobra, to jest warte 40 zł, także to sprzedamy gdzieś pewnie. Idziemy dalej.
Jaka tu ta maszyneria za mną idzie? Szybka regeneracja, co oni tu piszą? Wszystkie klasy szybko regenerują zdrowie. Dobra, dobra. Tam coś jest strasznego, patrzcie. O, dostał. Poziom. Jakieś tu takie dziwne istoty są. Nowe punkty do wydania. Dobra. Mogę coś tutaj sprawdzić w takim razie. Karta postaci, umiejętności. Dajcie mi się wycofać. Ha, karta postaci. I teraz mam... A to trzy punkty do wydania, czy jeden? Nie, tu są. Nie, to jest poziom drugi. Nie, trzy to chyba mieliśmy na starcie. Nie wiem, ile mam do wydania. A tutaj? Tak, tu są dostępne punkty zdolności. Dwa mam do rozdania. Czyli tak, punkty życia. Mogę dodać sobie 30 punktów życia. No, to na początku to nawet przyzwoity procencik. Synergia z maszynami. Furia. Nie wiem, ta furia. Teraz mamy maksa furii, czyli zadajemy większe obrażenia zgodnie z tymi naszymi jakimiś takimi tam wrodzonymi zdolnościami, tak? Dobra, zostawię to na razie. Zobaczmy sobie to drzewko umiejętności, bo tu by trzeba się było pewnie zastanowić bardziej. Tu można coś... można coś powiększyć. Ile tego jest? Dobra, ale to wszystkiego nie będziemy przyglądać. Na razie sobie przejrzyjmy tak na szybko ten pierwszy krąg może. To jest to, co mam teraz. Jest ten cooldown. Czas trwania 4 sekundy, ale czas trwania czego? Bohater miota przed siebie granat, podobnie jak w przypadku umiejętności rzut granatem. W promieniu 3 metrów wybuchu, wokół wybuchu pojawiają się odłamki, które spowalniają przeciwników i zadają im... Aha, obrażenia z każdą sekundą zadają. I to trwa niby 4 sekundy. Przez 4 sekundy otrzymują dodatkowo jedno obrażenie fizyczne, czyli 10% obrażeń broni. Czyli jest eksplozja, 30% obrażeń broni, jeszcze później przez 4 sekundy 10% obrażeń od broni, takie jakby... Taka dota, tak? I z następnym poziomem obrażenia rosną, widzę. Dobra. Tu jakieś są dodatkowe rzeczy, ale to na razie tak ogólnie. Flogistonowa pochodnia, ciągły atak, czyli pewnie na zasadzie takiego miotacza, tak? Który zadaje obrażenia na obszarze o szerokości 1 metra i długości 7 metrów. No, to taki miotacz. 5 do 8 obrażeń od ognia za każde pół sekundy. I to stanowi 60% obrażeń od broni. Koszt many 20 na sekundę. Ile ja mam many? Jest 111, to tak trochę... Trochę szybko by się skończyła, co? Ale dobra, jest też taka jakaś pochodnia. Kieszonkowy mechanoid, o! Tworzy 3 niewielkie mechaniczne pająki, które atakują pobliskich przeciwników wyładowaniami elektrycznymi. Atrybuty synergii z maszynami i dziwnej nauki zwiększają obrażenia i liczbę punktów życia pająków. Synergia z maszynami i dziwna nauka to było to. Synergia z maszynami, dziwna nauka to wpływa na te robociki, tak? No nie, to nie P. Ja tutaj się z POE mi się myli teraz to drzewko. Rozumiem. Pająk zadaje tylko 15% obrażeń od broni. Naszej się przekłada na ich obrażenia, ale 3 się tworzą, więc no nie jest tak źle. Punkty życia 116. Aha, i też jest cooldown 17,2 sekundy. No dobra, są takie robociki, co jeszcze? Mechaniczny pomocnik tworzy 2 mechaniczne pająki, które atakują przeciwników z dystansu. Aha, te były w zwarciu, tak? Pobliskich przeciwników. A te z dystansu. Atrybuty synergii z maszynami i dziwnej nauki zwiększają obrażenia. To tak jak tamto. Tutaj 25% obrażeń broni, tu było tylko 15. No takie bardziej ofensywne, nie? Z daleka atakują, większe obrażenia, aczkolwiek są tylko 2. Tutaj były 3. I te mają mało punktów życia, tylko 58. Te 116. No ale takie jakieś roboty. No dobra, co to jest? Wieżyczka. Ustawienie wieżyczki tworzy nieruchomą wieżyczkę z karabinem maszynowym, który strzela seriami. 60% obrażeń broni. No. Regeneracja prawie pół minuty. Jedna wieżyczka. A to wybuchowy pomocnik.
tworzy jednego mechanicznego pająka, który podąża za bohaterem. Jeżeli w promieniu 11 metrów znajdzie się przeciwnik, pająk ruszy w jego kierunku i wybuchnie, zadając obrażenia w promieniu 3 metrów. Jeżeli pająk zostanie zabity przed dotarciem do celu, wybuch nie nastąpi. Takie średnie. 100% obrażeń od broni, co prawda. Dużo i obszarówka. Ale to jest takie jednorazowe, tak? Raz na 13 sekund można tego użyć. Jeszcze mogą to zestrzelić nam wcześniej. Chociaż tu pewnie fajne jakieś są bonusiki może, ale to na razie tego nie patrzę. Promień transmodulacji. Wystrzeliwuje promień energii w stronę wyznaczonego celu, dopóki przytrzymujesz przycisk myszy. Promień zadaje stałe obrażenia od ognia, lodu i błyskawic. Mechaniczni sojusznicy będą wybierali ten sam cel, dopóki promień jest aktywny. Promień nie zatrzymuje się na przeszkodach. Aha, czyli wskazujemy tym promieniem jakby cel dla naszych robocików przykładowo. Oni atakują, promień też zadaje obrażenia. 10 many na sekundę, no dobra, rozumiem, a to... Multiplikator! Mechaniczni sojusznicy oraz wieżyczki znajdujące się w promieniu 6 metrów zyskują premię do zadawanych obrażeń na czas 5 sekund. Aha, co 21 sekund możemy tego użyć i przez 5 sekund nasi przywołańcy, konstrukty jakieś mają bonusy do obrażeń. Dobra, to znaczy tak, chciałem takiego zmechanizowanego bohatera sobie wziąć i chciałbym to utrzymać cały czas, więc jakieś robociki to mógłbym sobie wziąć. Wieżyczka, kurde, sam nie wiem. Bo wieżyczka to co, postawię ją, zabijemy wszystko, idziemy dalej i przez prawie pół minuty nie możemy kolejnej postawić. Wolałbym coś takiego bardziej mobilnego. Jakieś te robociki bym sobie wziął, te albo te. To są trzy atakujące w zwarciu, tak? Jeszcze Katarina tam będzie w zwarciu. Ta platforma też w zwarciu, to ja bym się trzymał z dala. Dobra, wziąłbym sobie to. Co tu można zrobić? Jakby co? Wzmocnienie. 30% premii do zadawanych obrażeń. O, to dobrze, można zwiększyć obrażenia. Każdy atak pająka ma 5% szans na sparaliżowanie celu na 3 sekundy. Ja bym wolał szybko zabijać jakieś tam cele, a nie je paraliżować, no ale dobra. Chociaż to pewnie na bossów nie działa, to tym bardziej paraliż tak średnio. Kiedy pająk zostanie zabity lub zniknie, istnieje 20% szans na to, że pojawi się kolejny. O, to może być dobre. A tu w ogóle... A może tylko dwa możemy wziąć, bo tu są takie dwa kółeczka. To wziąłbym to i to, ale dobra, co tu jeszcze jest? Mistrzostwo pasywne. Aha, w kwadratach są pasywne pewnie, a w kółkach aktywne. Rozumiem. Mistrzostwo pasywne. Tylko minimalny poziom zdolności 5, czyli pewnie 5 punkcików musimy w to władować, wtedy to będzie można wziąć. Mechaniczny pająk zyskuje zdrowie i obrażenia ma zwiększone. No, no, no. To też pasywka. Minimalny poziom zdolności 10. Czyli na maksa trzeba by to podnieść, bo tam jest 0 na 10. Zobaczcie, wtedy to można wziąć. Po śmierci mechaniczny pająk wybucha, zadając obrażenia jak normalnym atakiem, czyli 100% pewnie obrażeń od broni, tak? O, to można nawet pod to iść. I nie zwiększać życia im, tylko robić takie wybuchowe robociki z nich, nie? To co, bierzemy to? Zobaczymy, jak to będzie. Tu mam dać, tak? Plusik. Ile mamy do wykorzystania? 3 punkty aż? Ja to biorę. Ale jazda. A nie, miałem 3, teraz zostało 1. Dlaczego? To kosztowało aż 2? Kurde. Ta, tu jest, czekajcie, wezmę z powrotem. Koszt punktów umiejętności na samym dole, zobaczcie. 2 punkciki tutaj są wymagane. No, i znowu są wymagane 2, żeby to podnieść. To zostawmy sobie ten 1. A mogę tu od razu wziąć coś? To jest takie czerwone tu? Bonus do zadawanych obrażeń. Dobra, spróbuję. Uwaga, wkładam. Koszt punktów umiejętności 1. No to spróbuję. Jest, wziąłem. 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 1-2 ciągle bazowych obrażeń od błyskawic tu są. Nie wiem, czy to będzie tutaj modyfikowane od razu, czy jak to działa. Bo może tutaj tylko bazowe pokazuje, a to 30%. Też nie wiadomo, jak to zaokrągla. Nie mogę wycofać. Dobra, to niech to na razie tak będzie.
proszę mi pokazać, ja to mogę... A tu jest, pod prawym przyciskiem. Jakie fajne, one idą za mną? Tak. W ogóle odcinek fajnie by było skończyć. Tutaj ta gra się jakoś zapisuje sama, czy co? I co, one będą tak walczyć, tak? Idziemy zobaczyć. On takie roboty, mogę zbliżać? Mogę. A mogę mieć 3 maksymalnie? Zaraz, jak to jest? Tamte giną, jak tworzę nowe. A nawet się szybko ta mana regeneruje, ej. Nie jest źle. Miotacz omat w ogóle. A te komba... Tu jest, patrzcie, miejski portal pod te. Teleportuje cię do kryjówki. A to jak te komba się robi? Nie, to będę musiał się dowiedzieć jeszcze. A to pewnie na razie nie mogę robić. Muszę mieć pewnie więcej jakichś zdolności. Jest skrzyneczka. Złoto wypadło. O, tam coś idzie. Nie strzelam w nich. Zobaczymy, jak te roboty będą tutaj działać. No tu piorą trochę, co? Jak one się rzucają? Ale oberwał sporo tutaj. Teraz tworzę nowe i są full zregenerowane, tak? Easy. Tu jakiś ptasior poleciał, to już gierka ma plus 1 do oceny końcowej. Przejdź przez most i dostań się do miasta. No mostu nie ma, także sorry, znajdź wioskę. Dojdziemy do wioski. Kapliczka cnoty. Zyskujesz premię 25% do obrażeń. Widzicie? No dobra, nawet działają te robociki. Uwaga, biorę bonus do obrażeń, bo może przed wioską będzie jakiś super boss. Ale szybko traci zdrowie taki robocik. To ten, co się trzymał na odległość, który tam miał mniej życia niby, to by pewnie tracił jeszcze szybciej. Tylko ponieważ się trzyma na odległość, to... Ej, ja ptasiora zabiłem. Tylko pióra z niego zostały. Można zabijać ptasiory w tej grze. Ale chodziło mi o to, że jak się trzymają z daleka, tamte te inne robociki, to pewnie tak szybko by ich nie atakowali, nie niszczyli. Ale fajnie to idzie nawet. Ciekawe, czy to mogę jakoś ulepszać, tę platformę. Pewnie mogę gdzieś. Może tam w drzewku są jeszcze te bonusy. Jak się zastanawiam, ta karta postaci... Synergia z maszynami, tak? Tylko, że na początku, kurde, strasznie dużo punktów życia tu oferują. Im więcej będę miał, tym mniejszy procent będzie tak naprawdę całości nam to dodawało. A na początku trochę kusi mnie, żeby to wziąć. Ale z drugiej strony obrażenia zadawane. Nie wiem, czy chcę poziom furii zwiększać. Bo jak mam na maksa furię, ciekawe, czy robociki też wtedy zadają większe obrażenia, ale możliwe. Mana... Nie, na razie tu nie rozdaję. Muszę się zastanowić. Możecie mi coś podpowiadać, jak znacie tę grę. Nie ma problemów. Jak chcecie podpowiadać, możecie podpowiadać. No, mamy taki granatnik. No radzą sobie nawet te roboty, co? Ale to początek gry. Spójrz. Kurde, ona szybko. Są czempioni w tej grze. Jak w Diablo. Jak oni tych czempionów tutaj wszyscy tną. Level już następny? Tak szybko? Mamy niby bonus do expa, bo wziąłem ten wyższy poziom trudności, ale tam tylko 15% było, nie? Kapliczka cnoty. Tam jest zaznaczona cały czas. A gdzie jest ta kapliczka? Nie widzę i tu. Skrzynia ze skarbem, w sensie oznaczenie, że ona trwa jeszcze. Mamy złoto. Tu taka fajna woda. Tu jakiś słup. Tu walczyliśmy. Ej, tu jest jakiś taki długi pasek ze zdrowiem miał. Czekajcie, tu coś poszło. Takiego... What's the matter with him? He looked like he'd seen a ghost. No, don't blame this on me. O to co coś o nim mówią. Tylko że zanim ja zdążę to zacząć czytać, zanim w ogóle zauważę, że oni coś mówią, to już to znika. Następny poziom towarzyszki. Zobaczcie, jest. Następny poziom towarzyszki.
Ale coś tam uciekło. Może na zasadzie takiego goblina z Diablo. Jak się go szybko nie zabije, to on gdzieś w krzaczory zwiewa. To jest królik. Można zwierzaki atakować. Dobra, zajmujemy taktyczną pozycję na moście. Miotacz galwanizowany, niebieski. Może być jakiś specjalny. Ulepszony. O, zniszczyli mi robota. Spoko, przywołuję nowe. Zobaczymy miotacz galwanizowany, nie? Co, już level? Czemu te levele tak szybko idą? Co to jest? Kapliczka relikwii. Otrzymujesz premię 10% do znajdowania magicznych przedmiotów. Ja to chcę. Teraz chwila. To tu się pojawiają, widzę. Kapliczka relikwii, regeneracja many. Aha, jest czas, dobra. Musimy szybko zabijać, może coś się znajdzie ciekawego. Przeciwnicy wyskakują z krzaczorów też. O, czyli macie serię nekromantą, taki, że chodzi z przywołańcami, nie? To może trochę inny jest, ale... Idę tutaj. A co, a tam jest jeszcze skrzynka przecież. Czemu nic nie mówicie? Skrzynia ze skarbem. Złoto. Ile mamy złota? Gdzie tu jest złoto? 1179, jakiś nowy miotacz poleciał. Czekajcie, muszę zobaczyć. 21 do pojemności esencji. O co z tym chodzi? Jaka pojemność esencji? I plus 1 do synergia z maszynami. To do moich przywołańców zmechanizowanych. Bierzemy to. Oni teraz będą potężniejsi na pewno. Tworzymy ich tutaj. Pojemność esencji? Da fuk? Co to jest esencja? Była jakaś esencja gdzieś? Dobra, możecie mi pisać, o co chodzi z esencją. A ja sobie zobaczę. Umiejętności. Mamy 6. Mamy 6. Dobra, jakbym chciał tutaj włożyć kolejny punkcik na przykład. Obrażenia od błyskawic, a tutaj były fizyczne. Możemy wsi sobie wziąć też to, no nie? Ale pewnie bym chciał to podładować jeszcze bardziej. Kiedy pająk zostanie zabity lub zniknie, istnieje szansa, to na razie nie. Dobra, podładujmy to troszkę, co? 2 punkciki. Pyk. Dobra. Podnieśmy jeszcze raz. To obrażenia wzrosną, bo zobaczcie. Tam jest przy kolejnym poziomie 2-3 obrażenia, a teraz zadaje 1-2. No to o niezły procent wzrośnie. To ja bym tu jeszcze dał i będą teraz lepiej klepać, nie? Ale życie nie rośnie im, jak ładujemy tu punkty. Więc fajnie by było... Tu jest jeszcze to 30, ale to możliwe, że się do tych bazowych nie wlicza, tylko do końcowych, co nie jest napisane tu nigdzie. Ale dobra, będą teraz potężniejsze i ja bym sobie w takim razie może zwiększył im trochę to zdrowie. Znaczy zdrowie, no tę energię. Maksymalna 9% za punkcik. No okej. Dziwna nauka. Dobra, dam tutaj 2 punkty. Może wiecie co, dam na razie po 2 wszędzie. To też się przyda, bo to zwiększa obrażenia. Chociaż no szału nie ma, 2%? To tutaj na pewno żadnego przełamania nie będzie. Nie, to na razie zostawię w takim razie. W takim razie dam jednak tutaj, bo 30 na starcie to naprawdę... Chociaż tutaj też przyrasta, ale... 40 teraz. Prawda? 284. Nie, o 10. Czyli to nie jest, że kolejny poziom daje plus 50, tylko w sumie plus 50 się otrzymuje. 274, aha, to 10 rośnie. Chodzi o to, że jak są 3 punkciki włożone, to mamy plus 30 punktów życia. Czyli 10 zdrowia za każdy ten. To nie jest aż takie fajne. Ale i tak na starcie jest największy jakby taki procent. Ale jeszcze często te poziomy dochodzą. 15%. Czyli to jest o 3% do zdrowia tylko.
ale to jeszcze wolniej będzie. A to o 0,5% tylko obrażenia. To zaczynam rozumieć, dlaczego te poziomy się tak często pojawiają, bo to tu nie ma za dużych przerostów. Dobra, ale to w takim razie do drzewka też będzie można sporo punktów wkładać, ale tam jeszcze jakieś aury były, nie? Tu jeszcze były jakieś aury gdzieś. A jak ja to włączałem na początku? Czekaj, a tutaj. Trzeba będzie to jeszcze przejrzeć, ale to w następnym odcinku już. Ja to sobie przejrzę. Jeszcze jakieś aury. Karta postaci. Dobra, zwiększyłem obrażenia o niezły procent tam w drzewku. Dajmy w takim razie tutaj jednak to zdrowie. 3 punkciki. Tu dołożę jeszcze jeden. To na razie nie. I niech to tak będzie. A pokażcie mi tę Katalinę, bo niby zdobyła poziom. Co ja jej tu mogę dać? 2 punkciki do rozdysponowania. Zakładkę umiejętności. A ona ma umiejętności też. Okej. Nie, dobra, to Katalinę sobie sprawdzimy dokładnie w następnym odcinku. W następnym odcinku sprawdzamy Katalinę dokładnie i sprawdzamy te aury, tam na początku przynajmniej, co może być, bo nie chcę, żeby w tym odcinku było za dużo technicznych rzeczy takich, tylko chciałbym się trochę przejść, dojść może do tej osady tam. Mamy takie ulepszone roboty, tak? Więcej zdrowia, więcej obrażeń. Ojejku, ptasiora znowu zrobiłem. Chyba odłożę tę broń. Nie chciałem zrobić ptasiora, no. Co tu idzie? Dobra, zobaczmy, jak to teraz klepie. Teraz mają więcej życia te roboty. No jest dobrze. Ta wieżyczka z drzewka to dobra pewnie na jakiegoś bossa postawić, coś tam. Ale żeby przemieszczać się i co chwilę stawiać wieżyczkę, to za duży cooldown, nie? Stoć, spokojnie chłopcze, nie mamy złych zamiarów. Wszyscy tak mówią, ale żaden diabelski pomiot nie przejdzie tędy podczas mojej warty, nie ma mowy. Jak śmiesz, rozerwę cię na strzępy, a potem nauczę dobrych manier. Nie chodziło mi o panią, milady. Szlachetnie urodzeni nieumarli z borgowiańskich kręgów zawsze mogą nawiedzić te okolice. Ale ten w kapeluszu, Val Helsinga, nie lubimy tu takich typków uzbrojonych i nieokrzesanych. Jestem łowcą potworów. Oczywiście łowcą lub zwykłym bandziorem. Nie musisz się martwić o mojego sługę. Trzymam go krótko. Katarina, dziękuję, milady. Może pani przejść wraz ze swym sługą. Porozmawiamy o tym później. Dobrze, obejdzie się bez podziękowań. Dobra, chyba dotarłem do osady. Mogę z nimi gadać? Powinienem był ożenić się z córą włodarza. Brama jest otwarta, na co czekasz? Dobra, wchodzimy. Dobra, odcinek planowałem zrobić 20-kilkuminutowy, ale to zawsze tak jest, że coś się musi przedłużyć. I tak nie zdążyłem wszystkich podstaw obejrzeć, ale te aury i Katalinę to sobie obejrzę następnym razem. Stanowczo. Bo za dużo tu tego będzie. Na starcie. Gemini Pix. Gemini to są bliźnięta po łacinie. Wiem, bo taka konstelacja jest. Przejście Gorgon. Dobra, dotarliśmy do osady, także tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku również rozejrzymy się w tej osadzie. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.